Dziś zagramy. Is a kind that is known as Boogie Woogie 8 to the bar. Here's a little invention of my own. Boogie Woogie 16 to the bar. Liberaci. Ojciec był Włochem, matka pochodziła z Polski i dała mu na imię Władzio. A oboje przekazali mu swoją wielką miłość do muzyki. Władzio Liberaci grał na pianinie od najmłodszych lat. Mając lat kilkanaście, zagrał jako solista z chicagowską orkiestrą symfoniczną. Marzył o byciu największym, takim jak Ignacy Paderewski, którego zresztą spotkał w USA. Władzio miał talent, który szybko rozkwitł, a potem Liberaci zmienił orientację muzyczną. Zaczął grać słynne standardy rozrywkowe, przeszedł na lżejszą stronę mocy i muzyki. I ta muzyczna zmiana i jego pomysł na niesamowite show, futra, limuzyny, szaloną ekstrawagancję dały mu niewiarygodną popularność, kolosalną wręcz, jeszcze więcej milionów dolarów i fanów. A widzowie po latach doczekali się filmu o wielkim Liberaci. Mogli wreszcie zobaczyć te słynne z występów w Las Vegas sceny, czyli wjazd limuzyny, te niesamowite futra, kostiumy i samego Liberaci, który konwersuje z publicznością jednocześnie grając. I've been playing this boogie woogie at 8 beats to the bar. I'd like to try playing it now at 16 beats to the bar. Michael Douglas jako wielki Liberaci, Matt Damon jako Scott, jego szofer i wielka miłość, a reżyserem tego filmu został Steven Soderbergh. Liberaci was at one time the biggest star probably in America. Certainly he was in Las Vegas, the highest paid performer. He was a very, very good pianist, a great classical pianist, but realized by changing the classic versions of certain pieces, it became much more entertaining for an audience. And now, ladies and gentlemen, Liberaci! Hey! Tak naprawdę ten film to taka wielopoziomowa opowieść o fascynacji, o jakże różnych w tym filmie odcieniach miłości, homoseksualizm, miłość do matki, zapędy ojcowskie. I wszystko to w jednej jakże skomplikowanej postaci, ale jednak lekceważonej przez większość postaci Liberaciego. Bo łatwo było Liberaciego zaszufladkować. Kicz, blichtr, tandetny przepych. Ale za tym wszystkim stał człowiek. Człowiek, który chciał oddzielić swoje życie prywatne od szalonych występów. Vehemently protected and defended the fact that he was not gay. He separated his performance, which was extremely well rehearsed and very disciplined, to his private life. And he was very hospitable, a great entertainer, loved him, very generous. To, co tworzy jednak najbardziej ten film, wręcz go unosi, to fantastyczne kreacje aktorskie i głównie chodzi o Michaela Douglasa, który stworzył niewiarygodną rolę, taką wielowymiarową, godną Oscara. Tyle, że ten film został stworzony dla telewizji HBO i dlatego nie startował do Oscarów.
Back then, classical piano players always wore black tuxedos, plain old black tuxedos. But I did have a concert at the Hollywood Bowl, and I was excited. Well, I show up for the rehearsal, and I look at this vast, this beautiful, enormous open-air theater. And I look at the black piano. I think, black piano, black tuxedo, who is gonna see me in this giant clamshell? Także rola Matta Damona jako młodego, odkrywającego inny świat Scotta jest zagrana z wielkim wyczuciem. To rozdarcie między fascynacją, miłością, a poczuciem tego, że Liberace ciągle nim rządził i manipulował. To fantastyczna rola. To fascynująca historia niezwykłego człowieka. Jak ktoś powiedział pięknie i napisał, że Liberace pokochał samego siebie bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Czy faktycznie taki był Liberace? Ocenicie to sami. Ja film oceniłem na 8 punktów. Może trochę zabrakło mi tam muzyki, ale zobaczcie ten aktorski koncert i reżyserski popis. Ten film będziecie mogli zobaczyć w telewizji Cinemax 2 o godzinie 20:30 w najbliższą niedzielę. Ladies and gentlemen, the star of the show, Liberace!